Dziś w programie naprawiam sam Seat Leon i olej silikonowy. Otóż piszczy szyba. To znaczy piszczała, bo to nagrywam już po naprawie. Znajdujemy się w Seacie Leonie pierwszej generacji i otwieranie szyby odbywa się normalnie, natomiast zamykanie odbywa się tak. Dlatego zamierzam zdjąć ten boczek i dowiedzieć się, co tam się dzieje. Ponoć, żeby się tam dostać do środka, trzeba tu podważyć, to zdjąć i potem tam będą śrubki jakieś i na dole jeszcze śrubki tam gdzieś są. Nawet niedawno wyposażyłem się w takie oto fajne narzędzie, taki szpikulec, czy jak to tam zwał, jak zwał, to się jakoś profesjonalnie inaczej chyba nazywa, ale to będzie dobre właśnie, żeby tu podważyć. Tak więc nie będę tego filmował, bo chcę mieć dwie ręce, chociaż coś tam odchodzi, no ale dobra, to uwierzycie mi na słowo, że podważyłem i otworzyłem. No i faktycznie podważyć i schodzi. Teraz tu mamy jakąś śrubkę, tam mamy śrubkę, tu mamy śrubkę. Mamy dużo śrubek właściwie, ale chyba wystarczy odkręcić tą i tamtą i będzie można zdjąć. A i na dole tu i tu śruby i będzie można zdjąć cały bok wtedy pewnie. Tak więc tak, zgadza się. Po odkręceniu tych śrubek można zdjąć cały ten panel. No i tu jeszcze ten czas podłączać wszystko, żeby zabrać ten panel. I voilà. Ale to dopiero początek, bo... No, a jak się nie mylę, to tymi dziurkami to ta woda powinna lecieć, a nie. To śruby się tu wkręca. No dobra, smarowanie prowadnic przez te otwory jest niewystarczające, więc muszę te śruby odkręcić. Jako że nie chciały ruszyć, to jak sobie poradzić, kiedy nie ma się takiego klucza? A no tak sobie poradzić można. Klucz ślusarski plus śrubokręt z odpowiednią końcówką, no i śruby puściły, trochę muszę je poluzować, szybę wyjąć, potem zamek. Masakra. Czego nie nagrałem, to jak smaruję, a właściwie tym olejem leję na wszystkie tam ruchome elementy, na linkę, na te prowadnice, no i właśnie tam na jakieś kółeczka, które się obracają, no wszędzie ten olej nalałem silikonowy, tak żeby po prostu nie skrzypiało. A więc szyba skrzypieć już nie będzie, jeżeli uda mi się to potem zamontować z powrotem, oczywiście. No, teraz spróbuję to nagrać. A więc mamy u góry, są te interesy. I teraz, uwaga, uwaga, pojechały na dół. No. A teraz... spróbuję to nagrać. Pojadą do góry. Dlatego w walce interesy. Podejmujemy potrzebne kroki. Podejście numer 2 do nagrania. Uwaga. Salony fryzjerskie i kosmetyczne są nieczyste. Pomóż seniorowi, by nie musiał opuszczać. No, nic nie skrzypi. To, że mi się woda leje do środka. Ponoć. To dlatego, że tu są zapchane otwory. Tylko, że nie są zapchane. Więc, no, nie wiem, co sądzić. To czas na test. Trzeba sprawdzić, czy woda będzie się wylewać. Test wypadł pozytywnie. Woda wylała się wzorowo. Czyli to nie tu problem. Nie tędy.
Tu dobrze wylatuje, z drzwi dobrze woda wylatuje. A kwestia, którą zauważyłem przy okazji, to ta linka. Nie chcę wyostrzyć aparat na nią, ale powiem więcej, tej linki jest przetarte niż nie przetarte. Jest bardzo źle. Bardzo źle to wygląda. Trzeba kupić nową linkę. Dowody na to, że ta szyba była kiedyś zbita. Znaczy nie ta szyba, ale ta, która była tu kiedyś wcześniej, była zbita. Szyba została zamontowana i przykręcona. Najpiękniejsza muzyka. Czy działa? Uwaga. Działa. I nie piszczy. Sukces.